Dzień dobry, szalom, Awe, ja witam wszystkich bardzo serdecznie. Oczywiście jestem znajomy Zajączka Wielkopolskiego, to jest CK Trójeczka Wielkopolskimi Piastami przy Bojabku Burze i soczystym komentarzu, bo dzisiaj będzie imba, bo będzie ślub, wesele naszego dziedzica, niejakiego Dytryka Piasta. Zaczniemy od tego, że trzeba będzie mu znaleźć małżonkę odpowiednią, a następnie, tak myślałem, czy nie pora, aby nasza Wielkopolska zamoczyła stópki w Bałtyku, bo mamy dwa piękne... Czy wy jesteście... No, co są wikingo? Co oni mi tu co wy tu robicie? Halo, kim ty jesteś? Hrabia Eli w świecie, jakiś jarl z tego, ze Skandynawii zajął Gdańsk. A kiedy to się tu zrobiło? What the heck? Wy jesteście, no tak, kultura nordycka. Poczekaj, mapa religijna. Innowiercy na naszych ziemiach. 1500 wojów mają, to trzeba wyjaśnić. Pomyślimy, czy nie chcemy Gdańsk... Nie no, to trzeba wyplenić tą herezję nordycką z naszych słowiańskich ziem. Ale na razie poszukamy małżonki dla naszego dziedzica. Ej, chyba znalazłem. Niejaka Śmiechna ze Ślężan, czyli ona jest z Górnego Śląska. Ona jest pierwszym dzieckiem najwyższego wodza Undyrigu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 g
jeszcze wesela nie będzie. Idealny moment, żeby ten czas spędzić na inwazji na Wikingów, którzy zastanowali się w Gdańsku i pewnie jeszcze tam poczta polska w Gdańsku, znaczy poczta słowiańska w Gdańsku się opiera wikińskim najeźdźcom. Możemy, bo to nam da potencjalny sojusz, więc myślę, że jest spoko opcją na sojusz z najsilniejszym, znaczy drugim najsilniejszym, bo oczywiście pierwsze najsilniejsze polskie plemię, znaczy te słowiańskie w okolicy to jesteśmy my, tak jakby nie patrzeć. To są jeszcze jakieś Morawy, Czech. Czy wy przeszliście na katolicyzm? Nie, jeszcze nie przeszli na katolicyzm, bardzo dobrze. Dobrze, a więc wysyłamy naszego posłańca Żbiczka na Górny Śląsk, aby... Nie chcę małżeństwa matrylinarnego, chcemy zwykłego. Zaakceptuję i to jest najważniejsze, to jest czysto polityczny... Ile ty masz lat, Żbiczku? 16, ona 6 lat. Dobra, w tych czasach to... No może jeszcze nie, ale się dogadacie. Ale potencjalny sojusz z Górnym Śląskiem... O Jezus, będziemy ustawieni już do czasów Rzeczypospolitej. A jeszcze jakby ich jakaś tam unia personalna siadła. O Jezus, jakie to dobre by było. Wyślij propozycję, poszło. Dla niewtajemniczonych przypominam, że nasz Żbiczek jest również głównym dziedzicem, jeżeli chodzi o Tarnów, a Tarnów się powiększa, więc jest bardzo dobra informacja. Dla zachwycający najwyższym wódz mściwo i z chęcią przyjmuje propozycję, zaręczy twój syn i dziedzic Zytryk i moja córka śmiechna będą zaproszeni. Ej, jak była seria z Chościsków, też jakaś była śmiechna. Coś mi tam świta, że była któraś ze śmiechna. Znaczy tam dużo było tych Chościsków, tych pseudopiastów w CK2. Ale tam coś się działo. Czy my możemy teraz porozmawiać? Aha, bo to nie możemy jeszcze tego jak oni się nie pobiorą, nie możemy sojuszu do tego czasu machnąć, nie? A nie, to już od razu nam sojusz wrzuciło. No i zarąbiście, Żbiczku, chodź tu, misia, odstrzelimy, zjednoczymy razem Polskę. Dokładnie tak, dobra. Czy my chcemy... 1500, 1500, my mamy 2300, no przewaga jest. Pytanie, czy my chcemy lecieć na tą północ? Nie no, wolą naszych bogów jest to, aby wyczyścić tą herezję z naszych ziem i czy mogę podbić całe księstwo? Nie, wypowiedz wojnę. Potrzebuję więcej prestiża. Aha, dobra, czaję, bo ja potrzebuję różne wiary, ustrój premienny, tylko że ja potrzebuję mieć, bo tu są jeszcze jakieś poziomy. Mamy poziom słaby wybitny, a potrzebujemy znakomity, żeby móc wypowiadać wojnę o tego. No to ciężka sprawa. Żeby wbić ten. Ja chyba za wolno nabijam te prestiże, bo nasz Żbiczek ma już ileś tam nie, da tylko 37 lat. Okej, ty, ja myślałem, że ty starszy jesteś. Dobra, łatwiutko, to powinniśmy dać radę. Jesteśmy w połowie tego znakomitego. To przed końcem życia może wypowiemy jakąś wojnę o tego, o całe królestwo. Dobra, w takim razie wypowiadamy wojnę, podbijemy sobie legitnie hrabstwo. Najlepiej byłoby Gdańsk podbić, no ale to nielogiczne, trzeba świecie po kolei lecieć, także 6000, bo to moich sojuszników wrzuca. Sam pocisnę, jacy wy bogaci jesteście, ty, może my powinniśmy więcej najazdów robić, bo ja w sumie nie robię żadnych najazdów. Jedyne co robimy to biegamy i podbijamy poszczególne hrabstwa. Może wojnę wypowiedziano, no i zarąbiście. Także wolą bogów jesteś niszczony, Żbiczku. Otwórz pułk zbrojnych, wystaw wszystkich zbrojnych, wystaw wszystkie armie, cyk. I mamy zbrojnych, czy ja chcę ich wystawiać? Wystaw wszystkich zbrojnych, dobra, daj mi nasze armie. Nasze kochaniutkie armie. Jeżeli dobrze pamiętam, to by nie mieliśmy jakiegoś dobrego, wybitnego dowódcy. Więc trzeba będzie się troszeczkę postarać.
Wow, a skąd wy dwa... Skąd wy 3000? A, bo wy najemników sobie strzeliście. O kurde, nie pomyślałem, że w CK Trójce też mogą być najemnicy. Dobra, to będzie wyrównana bitwa. Będzie wyrównana bitwa o wodzostwo krainy. My tu jeszcze zwiększamy kontrolę, bo to jest niedawno krawstwo, które podbiliśmy. Dobra, będzie wielka bitwa. Mam nadzieję, że będziemy się bronić w lesie. Będziemy się bronić w lesie. Tutaj dowodzi niejaki Mitrofan. To jest ten ruski czempion, jeżeli mi pamięć nie myli. Dokładnie tak. I nas atakują dwie armie. Fajnie, jakbyśmy rozbili tą pierwszą, zanim oni w ogóle oblegają to. No jest bitwa. Biło się 1500. Bitwa o Żniny. Bitwa o Żniny. Mają dużo lepszego dowódcę. Mają dużo lepszego dowódcę. Jeżeli nasze posiłki nie dotrą, to możemy to chciwie przerąbać. Możemy to chciwie przerąbać, ale to nic. To nic, bo mamy sojuszników. I mam nadzieję, że moi sojusznicy odpowiedzą. Halo, przyjaciele, przydałaby się drobna pomoc. Drogi przyjacielu z Górnego Śląska, czy chciałbyś nam pomóc? Zapraszam. Nie przewidziałem, że ci wikingowie i zaprosimy też naszą małżonkę z Tarnowa. Zaprosimy wszystkich, oczywiście, że dołączyli. Świetnie. Czy możemy czmychnąć z tej bitwy? Czy możemy czmychnąć? Wycofujemy się, póki nie jest za późno. Także cześć panowie, przegraliśmy. Straty. O Jezus, 3 razy większe straty, no zarąbiście. To oczywiście, że dołączę. No idealnie, panowie. Walczymy nie o wielką Wielkopolskę, tylko walczymy o obronę na naszych słowiańskich pięknych granic przed wikińskimi najeźdźcami, którzy się jeszcze jakimiś tajemnikami posługują. Także naprzód. A w międzyczasie docierają do nas plotki, jakoby nasza małżonka Kunegunda dalej nie była wierną żoną, także każdy jej ruch będzie obserwowany. Na spokojnie, nie ma co się stresować, są ważniejsze rzeczy niż małżeństwo. Trzeba Wielką Rzeczpospolitą zrobić. Dobra, chodźcie żbiczki, będziemy bronić Gniezna. Czy ja mogę jakoś ich zestakować, czy coś, wydziel armię, czy jak ja się wbiję, kurde, bo będziemy mieli ledwo tyle co armii co oni. Oni mają porąbanego generała, trzeba jakoś to mądrze zrobić. Chodźmy może do Poznania, będziemy bronić. 2000, w międzyczasie nam wchodzą zupełnie, a jeszcze wchodzi 2500 z Górnego Śląska. Zarąbiście, panowie. Ty, to może, może wy ich ganiajcie, a pójdę... Nie, no, trzeba stoczyć z nimi bitwę. Trzeba stoczyć z nimi bitwę, póki są nasi sojusznicy. Poczekajmy może aż... Aha, bo wy mi oblegacie Lubusz. Podejdźmy sobie prowincję obok. Wyjdziecie ich oblegać, tak? No to jak wy ich będziecie oblegać, to będziemy gonić. Ho, panowie, ale wy się tak sami je wbijajcie! Proszę, wytrzymaj do posiłki! Nadchodzą 2000! O, ale masakra! 4000! 4000 Sowian kontra 1500 wikingów. Dobra, teraz to was zmasakrujemy. Nasz czempion hrabia został zraniony. O Jezus. Czemu nasi czempioni są taki useless? Tam była opcja. Nasz czempion wódz krzesła został zraniony przez wrogiego żołnierza. Czy nasi wszyscy czempioni to jacyś, to jakieś totalne ameby? Tam była, widziałem gdzieś opcję, że można zatrudnić nowych czempionów. Piękne zwycięstwo. Dobra, lećmy oblegać Wargola. Lećmy oblegać Wargola, póki oni się wycofują. Chociaż może ścigać ich? Nie, bo to trzeba by liczyć, że boty z nami pójdą. Oni się w ogóle gdzieś wycofują do Słupska. Dostępny atrybut życia. Co my teraz dostaniemy? Administrator... Czekaj, to mamy administratora teraz dostajemy. Cechy administrator. Dyplomacja plus 1. Zarządzanie plus 3. Opinia wasala plus 5. Ej, to nie da nam kolejnego cechy administrator. To nie da nam kolejnego slotu na domenę? Czekajcie, gdzie tu się domeny patrzyło? W ogóle powinniśmy też władzę plemienną zwiększyć, nie? Potrzebujemy prestiżu. Potrzebujemy 284 prestiżu. Czemu prestiż nam spada? Minus 0,6, wybitny, znakomity, ale po tej wojnie może nabijemy trochę prestiżu. Dobra, może pierwsza bitwa nie wyszła idealnie. No przyznaję się, zostaliśmy zaskoczeni dodatkowymi się... O, mi oblegacie. A to jest co mojego papeta, więc możecie oblegać. Mój syn, ilekroć przedmiotem rozmowy z moją żoną był Dytryk, zawsze zachowywała dystans. Na początku nie zwracałem na to uwagi, lecz teraz zaczynam podejrzewać najwyższa przyczyna Kunegunda coś ukrywa. Ty no nie gadaj, że Dytryk nie jest naszym synem, bo przecież to byłby skandal. Nie dość, że tracimy... Nie no, panowie, nie no, to tak nie może być! To tak nie może być! No, no wykapany ten, no wy... No nie no, to jak dwie krople wody, no panowie. Muszę się upewnić rzeczywiście, że jest moim synem. Możliwe rezultaty. 50% odkrywam prawdę. Nic się nie wydarzy, 41% szans, moje bawy są bezpodstawne. Oczywiście, że jest naszym synem. Oczywiście, nie no, to jeszcze on był naszym synem, zanim ona do Tarnowa wyjechała. Oczywiście, że jest naszym synem. Oczywiście, nawet jakby nie był, no to cóż. O, wzięliśmy wartościowego zakładnika. Kim ty jesteś, Żbiczku? Ty jesteś...
Jesteś synem i dziedzicem! Łopa, już 100% Warscora! Dobra, elo! S zwycięstwo! Zdobyliśmy twojego dziedzica. Widzę, że świecił się ukrywał. Dobra. Wymój żądania. Zyskujesz 75 sławy, twoi synicy 75 sławy, cyk, cyk, cyk. Wymój żądania. Zwycięstwo, niech tak będzie. No i odbiliśmy trochę prestiżu, łatwiutko, dobra. Piękne zwycięstwo. No wiecie, no to ta wojna była tylko po to. Ta wojna była tylko po to, żeby... bo ja chyba płaciłem prestiżem za zbrojnych, może tak być. Przekroczono limit domena, jednak nam się nie zwiększyła domena. No i jesteśmy już bardzo bliziutko, tutaj Gdańsk się jeszcze broni. Ale spokojnie, skończy nam się trus, to wyprzemy... Czy wy też jesteście atakowani przez wikingów? Smalandia, to na pewno to są ci... Tak. I słup jest atakowany. I wy to przegrywacie. Mam nadzieję, że to nie jest... Czekaj, to jest podbicie? Co to jest? W postaci wojna o Smaliant, podporządkowanie Słupska. No to przypał. Czym? Wy nie powinniście Anglii najeżdżać? Jezus, Anglia się prawie zjednoczyła. No to niby są jacyś wikingowie, no ale no przecież ta Anglia jest praktycznie w całości zjednoczona. No przecież to jest skandal. 5000! Czajcie to? Nawet Francja tyle nie ma, nawet HRE całe tyle nie ma, zwłaszcza, że co tu się wydarzyło? Czemu królowa Uta, cesarzowa HRE, właściwie jeszcze nie HRE, tylko cesarstwa niemieckiego, znaczy wschodnio-frankijskiego, to jeszcze nawet nie są Niemcy, jest dozorowana przez jakiegoś emyra fan emyra? Czemu? Jak? Halo, co tu się wydarzyło? Jak to działa? Chcecie powiedzieć, że Niemcami rządzi... jakiś wataszka z terenów Afganistanu, Iranu, cholipka wieczego. Kim ty w ogóle jesteś? Jak oni się dali złapać mu w klatkę? Dobra, HRE. Ja bym świecie komuś nadał, bo nam przekroczyło domenę. Budziwójt, champion, kanclerz. Komu możemy to nadać? Abym to nadał... gdzie jest ten Rusek? To jesteś ty, tylko że ty masz 71 lat i nie masz dziedzica. I co się stanie, jak ja mu to nadam? W sensie, jak on umrze, to wraca do mnie, czy to losowo leci tam, ale on nikogo nie ma. Dobra, zobaczmy, co się stanie. Nadajmy mu... Nadaj tytuł świecie. Właśnie, nadajmy, bo prawdopodobnie jak on umrze, to do nas wróci, no bo on nikogo nie ma. On jest jakiś nisko urodzony żbiczek, a w sumie no wygrał nam tą wojnę. I on z jakiegoś eventu się wziął, nie? Nadaj tytuły. Okej. Okay. Mirofan został naszym wasalem. Wolne stanowisko w Radzie. I musimy marszałka mianować, no to wracaj na stanowisko tego marszałka. Kurde, szkoda, że ty masz 70 lat. Ród Kijewski. Czy ty jesteś... Czekaj. Czy ty stworzyłeś... On był nisko urodzony. Chłop był nisko urodzony, bez ziemi. Tak, główny dziedzic do nas to wróci. No dobra, przed śmiercią niech ma. Niech ma na emeryturę dostanie. Ale czajcie to, chłop dostał prowincję na Pomorzu. I co stworzył ród Kijewski? No... No cóż, zobaczymy. A właśnie, przy okazji cały czas mi zwiększaj... A, bo poprzedni marszałek zginął podczas zwiększania tego... kontroli w krainie. Okej? Okay. Kontrola chyba jest ważna, to coś w rodzaju korowania mi się wydaje. Dobra, lecimy dalej. Szpiegostwo, kochankowie! Jeszcze tylko przypomnę, że te odcinki nagrywam przed premierą chyba jeszcze bodajże pierwszego odcinka, więc ja wszystkie wasze rady oczywiście czytam komentarze. Je sobie wezdę do serduszka, jak dojdziemy do momentu, że będziemy na bieżąco więcej z odcinkami lecieć, albo przynajmniej będę nagrywał już po tych pierwszych waszych komentarzach, a na razie to muszę na wyczucie lecieć! A, totalny krik! Podczas wykonywania swoich zadań moja mistrzynia szpiegu Stanisława dokonała odkrycia sekretu, który ukrywa moja żona, najwyższa przemówiczyni Kolumny Gonda. My own John has taken Bolesław Plebejusz z Krakowa as lover. Bolesław. Oburzające. Dobra, teraz pytanie. Wodzostwo Orszy. Czym jest wodzostwo Orszy? To jest moje? Wodzostwo Orszy? Nie mam pojęcia. Dobra, ty, bo teraz tu jest problem z tą małżonką. Ona nas lubi. Sąsiedni władca przegrał od wojny. No i bardzo dobrze. Ty, bo teraz z nim jest problem. Mamy opcję, że możemy ją szantażować, ale w jaki sposób, w sensie, co możemy zyskać? No bo możemy, w ogóle ma jakiś ten, ona, jej pochodzenie jest wątpliwe. Ona tam była jakaś wysoko urodzona, no przecież ona odziedziczyła Tarnów, ale spoko. Spróbujmy ją szantażować, 90% szans, że zaakceptuje. Nie mam pojęcia, przy odrzuceniu... znasz ujawnisz sekret, kochanek.
No nie wiem, zobaczmy co się stanie. No dobra, zyskaliśmy tego haka, ale czy ja mogę jakoś go wykorzystać? Powiedz wojnę, przekonaj, zaoferuj wasalizację. Ty, ja mogę ją zwasalizować? Ja mogę ją zwasalizować przy użyciu tego haka? Halo, do czego ja mogę tego haka wykorzystać? To jest przy głosowaniach w Radzie. A właśnie, mieliśmy zwiększyć, ile potrzebujemy? 107, o Jezus. Jak ma nabić prestiż? Dobra, skoro wygraliśmy pierwszą wojnę z wikingami i czekamy, aż się odbędzie ślub naszego... Jezu, przez chwilę myślałem, że to jest ona, a to jest Odon. Dobra, mniejsza. Aż się odbędzie ślub naszego Dytryka ze Śmiechną, możemy odpalić, zobaczyłem w decyzjach, że możemy zorganizować polowanie, no bo wyprawić ucztę też moglibyśmy dla podbicia prestiżu jakiegoś eventami, tylko że nasz żbiczek jest nieśmiały, jakiś tam sadystyczny. O, sadystyczny, to niech poleci na polowanie, niech się wyżyje na biednych zajączkach. Zorganizujemy polowanie, ruszasz na polowanie, to kosztuje 33 golda, spoko. Zadmij wróg, zobaczymy co się stanie. No ja tu robię, nie no, żbiczku. Ja tu szykuję się na polowanie, na zające, inne króliki, a ty mnie wzywasz do wojny, o co ty mnie wzywasz do wojny? Ty mnie wzywasz do wojny z wielkimi morawami. 1600, a ty masz 2500. No dobra, możemy walczyć, zaakceptujemy, ale jakoś się chyba nie będziemy zbytnio angażować, powinieneś sobie sam poradzić. Ja nie wiem, czemu te wielkie morawy są takie słabe. Powinien być w tym okresie, to powinien być jeden z głównych rozgrywających w tym regionie, zwłaszcza, że same Węgry, te Węgry, tęgryjskie. A, to są jeszcze tęgryjskie Węgry. Są tak, nie no, 4 punkty, kurde, to jest sporo. Ty, ale z tym HRE to ja nie mogę. Ja nie mogę, że HRE jest pod zarządem powierniczym jakiegoś Muhameda, Tahira. Co jest nie tak? Co jest... Łopa, nie Francja się dupnęła na pół. No i to mi się podoba. Król Karolan Akwitania. Hey, nice. Dobra, zaakceptujemy to wezwanie, ale jakoś nie będziemy walczyć. My polowanie mamy tam. Czekaj, Bazileus? Czekaj. Czy ty... Maria... Czy my właśnie walczymy z Cesarstwem Bizantyjskim? Ale Cesarstwo Bizantyjskie ma chyba jakiś Enzik. Jest, Cesarstwo Bizantyjskie ma Enzik. Czekaj, to z czym my walczymy ostatecznie? Aha, my walczymy z czymś takim. O Jezus, Halina. I niby mamy wyrównane się... Jezus. Znaczy, Jezus, Perunie! Ja nie chcę walczyć, ja chcę... W sumie prestiż. Dobra, lecimy, uhonorujemy ten sojusz, go! Wystaw wszystkie armie, wystaw wszystkich zbrojnych. Zbrojni są wystawieni w punkcie zbrojnym znajdującym się najbliżej stolicy państwa. Wystaw tych zbrojnych, bo my tam podbije prestiż czy jakoś tak, bo my traciliśmy ten prestiż trochę za to, że utwórz punkt zbrojnych. Polowanie szalejący rogacz. No i to są eventy, na które ja czekam. Kiedy ja i moja Wiedunia Prybisława. What? Kim ty jesteś? Wiedunia? Czekaj, Wiedunia to jest stanowisko? Jakie to jest stanowisko? To jest... Aha, to jest to. Kapłan koronny jest radnym, okej. Nie wiem, kiedy ja cię wybrałem, ale spoko, niech będzie. Co ty robisz? Relacje religijne. No i dobrze, żbiczku. Wspinamy się na wzgórze, słyszymy coś niepokojącego. Ale czemu my z naszym kapłanem polujemy, a nie z jakimś marszałkiem czy czymś takim? No mniejsza. Trzaskanie gałązek, szelest gałęzi, ptaki wrzeszczące ze strachu są zwiastunami jego przybicia. Ogromny rogacz zmierza do nas. Jego ścieżka kończy się tutaj, gdzie stoję ja. Pomocy, Prybisława! Zrób coś! Nie no, szanujmy się. Jego ścieżka kończy się tutaj, gdzie stoję ja. Możliwe rezultaty. 75% szans, że zabijamy bestwie. No i cyk. I mamy trofeum myśliwskie i 0,5 prestiżu. No i o to chodziło. 20... Nie no, jakie tam ranny? No, jaka szansa, że stajemy ranny przez jakiegoś rogatego zająca? Go! Aha, trofeum myśliwskie. O, panie, czekaj, coś się we mnie wbiło. Świebodzin. Czy my walczymy ze Świebodzinem? Czekaj, czy Świebodzin... A, on mnie najeżdża. No, ażeś trafił, żbiczku. Ażeś trafił, idealnie. Kiedy twój senior walczy z połową Bałkan, to ty najeżdżasz jego sojusznika. Brawo. Polowanie dobiegło końca. Dosiadam nasze konie i pozostawiam ze sobą pola uprawne, podczas gdy służba przygotowuje martwą zwierzynę do podróży powrotnej. Pomimo trudności, z jakimi zmagaliśmy się w drodze, wracamy do domu wzmocnieni. O, i prestiż. Czekajcie, czy ja mogę zwiększyć teraz tą władzę plemienną? Bo zakładam, medyka by się przydała, ale to kosztuje, to nie. Możemy zwiększyć. Postacie, ale jak zwiększymy, to wydamy prestiż. Ale dobra, zwiększmy to. A, mogą się odcielić przy ustrój feudalny lub klanowy, ograniczona władza plemienna. I zakładam, że to trzeba zwiększać, żeby zreformować kraj, jest. No dobra, uchwal prawo.
Okej, okay, po pierwszym 907, czyli za 10 lat potrzebujemy... Okej, okay, a wy się obraziliście troszeczkę, czy nie? Mówię, czy nasza rada się obraziła, że zwiększyliśmy ten ustrój promienny? Nie. Okej. Okay. Dobra, możemy wygrać tę bitwę, co nas najeżdża. Dzień dobry. Armia Górnego Śląska gdzieś tam biega po Bałkanach. Już nawet jej nie widzę, nie wiem, gdzie oni poszli. A, tutaj oblegają. No dobra, to my weszliśmy tutaj na tereny... To są... Co jest dzisiejsza? To są zachodnie, wschodnie Czechy, zachodnia Słowacja. Czekaj, co to jest? Brno? No to oblegamy sobie tutaj. Podzieliłem nasze staczki. Mam nadzieję, że nic tu mi nie przyjdzie. Żadne cesarstwo bizantyjskie, Rzymianie, rzymscy legioniści nie pójdą na północ mnie zmasakrować. I na szybkości nabijemy, bo to jest w ogóle jego stolica. Ja. O co my walczymy tak w ogóle? O co to jest wojna? To jest wojna, zdobycie, hrabstwo Sącza. Walczymy o Sącz. Nie no, to są polskie ziemie. No kto jest Sącza, no to niech tam chwyta za ten partyzantka przeciwko. Wolne stanowisko w Radzie. Kanclerz. Kanclerz jest po umiejętności dyplomacji. Także pokaż mi. Bronisław Lachowicz. Ty możesz stać. Chłop, ten Mirofran to jest zarąbisty. Czemu ty masz 72 lata? Aha, moglibyśmy jednego naszego dzieciaka poświęcić, żeby go odmłodnić. No dobra, weźmy gość, ale to jest jakiś gość, zarządca wasal. Przywódczyni Katarzyna. A ona jest zarządcą już. Nie mam jakichś zbytnych wasal champion. No wziąłbym ciebie, ale ty jest jakimś wędrownym gościem, Rut Lachowicz. Syna będziemy wrzucać, on jest w zarządzania, to jest potrzebne, no tacy średni. Dobra, weźmy tego z kuja, przy okazji mu trochę podbijemy. Sprawy krajowe niech tam boostuje. Ty zwiększasz kontrolę, jest? Jest, zwiększasz kontrolę. A podbiłeś coś tej kontroli, czy nie? 13 na 10, bo ty już widzę, że drugi raz tam ładujesz. No dobra, oblegajmy dalej. Pomyłka skutkująca roszczeniem. Otrzymałeś niewysunięte roszczenie dowodzostwo Milcza. Daniel oficjalnie potwierdził twoje roszczenie. What? Jakie wodzostwo Milcza? Czemu? Co ja ci, żbiczku, uczyniłem? Udziwuj. Wodzostwo Milcza, ale dlaczego? Znaczy my jesteśmy w trakcie wojny i nie mogę, ale dlaczego mamy... Prusy powstały! Jezus Maria, przenajświętsza, Prusy! Prusy i... O Jezus, wikingowie, nie no, to trzeba wyczyścić, no co oni mi tutaj... Bandyci najeżdżają, ale Prusy powstały. Okej, okay, z tymi Prusami... W armii mają niewielką, pewnie skończyli wojnę. Podobały mi się te Prusy na Pomorzu, natomiast nie podobają mi się ci wikingowie na północy. A nie, ty jesteś... Ha, bo ty jesteś jego teraz poddanym, on cię zwasalizował. Okej. Okay. Tego trzeba się pozbyć, bo ma rudego dziedzica, to jest niebezpieczne. Zdobyliśmy wszystkie cztery twierdze, które oblegaliśmy. Wycofamy naszych żbiczków do Sieradza, bo tutaj gdzieś właśnie zaczęły biegać armie Wielkich Moraw, a ja nie chcę się z nimi tłuc, żeby nie bezsensownie nie tracić naszych ludzi. Widzę, że Kraków upada, czemu ja walczę w jakichś wojnach? Co to jest? Rebelia chłopska. Ej, to jest druga rebelia chłopska. Druga rebelia chłopska Krakowa. Jakaś rabacja galicyjska czy coś. Znaczy, w razie czego stójmy gdzieś obok, ale jakby co, to się nie wbijajmy. Masz 80 warscora. Nie chcesz pisować czy coś? Czy ty się w nich wbijasz? A, ty się w nich wbiłeś pojedynczymi staczkami. I że niby ja mam przyjść i to wygrać. No dobra, wbijemy, bo mam mimo przewagi liczebnej. Aha, to w ogóle Wielkie Morawy są stroną atakującą. Nasz czempion zranił burmistrza Gniewomira. Nie wiem, co tam się dzieje. Dobra, wbijają nasze armie jak koń na białym koniu i wygrywamy tą bitwę, pokonując Wielkie Morawy i dobijając 9 warscora. Przybiliśmy w ostatnim momencie. 523 straciliśmy, ale to głównie straty Górnego Śląska. My weszliśmy tylko na końcówkę. Prestiż i pobożność. Nice. Czekaj, pobożność? Ty jesteś innej wiary? Ty jesteś katolikiem! O! Wielkie Morawy są katolickie. Kiedy wy zmienicie się w katolików? Bić ich! Na pochybel katolikom. Znaczy może my też przejdziemy na katolicy. Zobaczymy. O, znajomo. Dobra, to jak ich pokonaliśmy, chodźmy sobie dalej oblegać jego forty. Odziedziczyłeś wodzostwo świecie. Po wodzie Miltrofa... A, dobra, Jezus, myślałem, że coś dostałem. Nasz zarąbisty kanclerz i generał naszych armii zginął. Kurde, przez chwilę myślałem, że coś dostałem, ale po prostu nam oddało to świecie. Bo... No właśnie, nasz marszałek zginął. No nie, fatalnie, bo my nie mamy w ogóle ludzi. No tu nie ma kim walczyć w tym kraju. Nie ma kim walczyć. Co, Dytryka ma, nie, marszałkiem 5 w armii? Katarzyn... No niby mogę, no 12, ale to co ona ma dowodzić armiami? No co to ma być? Jeszcze ona jest zarządcą. Ej, w ogóle te rody wszystkie mają swoje zawołania. Mając topór, pobożność jest moim pragnieniem. Ród Kruszwica, wytrwały z toporem w dłoni. A kim mamy ten... Ród Piast. Dla wrogów mniejsz, dla przyjaciół wytrwałość. Ej, nice.
poziom splendoru nieistotna. No wielkiego wyboru nie mamy. Zróbmy tak, że marszałkiem mianujmy Ruslana. Tak jest, zyskujesz 50 opinii, płaci 50-45. Potrzebujemy ludzi, bo nie mamy ludzi w tym kraju, więc rekrutujmy Ruslana. Zakładam, że chłop pochodzi z Rusi. Wspieraj mnie, no właśnie, mianujemy cię marszałkiem i nadamy tobie wodzostwo świecie. Wodzostwo krajna jest, zaranżuj małżeństwo, nadaj tytuły, nadamy tobie świecie. Jest, tak, nadaj tytuły, bo przekroczyliśmy domenę. Także Żbiszku, masz być wolne stanowisko w raju. No przed chwilą cię namianowałem, ziomek. Tak, mianuj, cyk. I masz zwiększać zwiększanie kontroli wykrajnie. Jest, bo żadnemu marszałkowi póki co to się nie udało. Ty masz jakiegoś dziedzica innego! O rany, co ja zrobiłem? Gdzie jest Mińsk? O rany, Mińsk jest tutaj. I Mińsk przez to... O nie, czekaj, Żbiczku, to jeszcze da się naprawić. Że ja tego nie zobaczyłem. No i tak, to jest jak się jakimś randomą daje ziemię, ale tu nie ma ludzi w tym kraju, żeby mi dawać te ziemię. Czekajcie, zaranżuj małżeństwo. Zrobimy małżeństwo matrilineralne. I machniemy z naszą najstarszą córką. Jezus, córkę muszę poświęcić. Wiedunie, czekaj, 14-38. Może nie będziemy musieli córki poświęcać za niego? W sumie nie potrzebujemy z powrotem. Dobra, weźmy. Żarłoczna. Potrzebujecie dziedzica. Potrzebujecie opór dziedzica. Polska, mściwa, uczciwa. Która da ci lepszego dziedzica? To ma debuffy przez żarłoczność. Dobra, weźmy ciebie. I tak, z Ruslanem. Dzieci z tego małżeństwa nie będą należały do rodu, właśnie. I ona leci do Kenny. Co nie zaakceptuje? Co nisko urodzony, kurde. Dobra, córkę poświęcimy, trzeba... Nie mogę stracić tego, nie po to walczyliśmy. O, zdrajca. Nie po to walczyliśmy, dobra, weźmy... Weźmy Rychezę. Trudno. I tutaj weźmy je, zaakceptujesz? Co nie zaakceptuje? Małżeństwo matrilineralne. No dobra, ale to przynajmniej niech będzie. Dobra, poświęcimy. Dzieci będą wódz Ruslan Krychowicz. Jest. Dobra, przejmujemy tą dynastię od Mińska. Trudno, trzeba ratować. Z pozdrowienia, z chęcią przyjmuję twoje propozycje zaręczeń. Idealnie, dobra, świetnie, Żbiczku. Czy możemy skończyć tą wojnę? Mamy 97 warscora. Nasi żołnierze umierają dziś na słowackich górach. W ogóle ty masz jeszcze jakąś... A, jesteś najeżdżany przez nich. No i bardzo dobrze. I bardzo dobrze. Dobra, 98, jak padną te dwa forty i tu widzę, że podbijasz kolejny fort. 2000 tych Żbiszków biega gdzieś tam po północy. Pozdrowienia, mój stały seniorze, sprawiłoby mi wielką przyjemność, gdyby twój syn zdrajca zaszczycił mnie na moim dworze w posiadłej Lubusz. Oczywiście, że będzie, niech leci, Żbiczek. Oczywiście, Rycheza, niech będzie. Co, wszystkich tych dzieciaków? Oczywiście, dobra, bierz wszystkich. Janko, oczywiście. Mamy przebora. Jezus, my mamy 1, 2, 3, 4, 5, 6. No w sumie się zgadza. Zakończone oblężenie, ale więzień schwytany. O, jeszcze jakiegoś Zwonimira złapaliśmy. 100 warscora, możemy to przeżyć, moje dzieciaczko. Co? Nasza córka. Miałem taką wielką nadzieję dla ciebie, moje najdroższe dziecko. Rzeczy, których miałaś się nauczyć, doświadczać. Czekaj, czy ty byłaś tym, którego wysłaliśmy do świecia? Nie, to była Rycheza, a to Kenna to była ta. Kurde, to była ta lepsza, ją chciałem zostawić. Ona miała lepsze te tutaj perki. No nie, co jej się stało? Spoczywaj w pokoju, malutka Kenna, rip. Ty, może jakbyśmy mieli... Stajesz przytłoczony stresem. A to aż tam pierwszy poziom wbiło. O. Życie nigdy nie było tak łatwe, ale wydaje mi się, że gdy moja córka Kenna odeszła z tego świata, znalazłem się na krawędzi. Wciąż pamiętam jako niemowlę, taką malutką, taką delikatną. Mimo to przetrwała, rosła i starzała się aż do teraz, kiedy nagle przeszła. Znaczy przestała. Najlepszą opcją byłaby tutaj dwójeczka, żeby dogadać się i żeby nasza małżonka Kuneguna nas pocieszyła. Dostajemy powiernika, tam redukujemy stres i inne pierdały. Ale patrząc na to, jakiego mamy tutaj mściwo, jakimś człowieczkiem i dla lepszego lore, myślę, że możemy jedną buteleczkę by zapamiętać, drugą by zapomnieć i tak w kółeczko, raz zapomnieć, raz zapamiętać. Zyskujemy cechę pijaka, także myślę, że pierwsza opcja jest lepsza dla Rolls, z tego, że jest nieśmiały, tam sadystyczny i tak dalej, to była jego pierwsza córeczka, więc a z tą małżonką tak średnio się mimo wszystko dogadują, bo są jakieś tam te kurde, trudne sprawy. O, i zwycięstwo. No i niech tak będzie. Graliśmy. I co? I odzyskaliście nowy Sącz? Odzyskaliście. Jezus, ten Górny Śląsk się rozszerzył i bardzo dobrze. Kiedyś tu powstanie Unia Prestona, mówię wam. Połączymy, odziedziczymy ich. Dobra, mnie tylko to świecie martwi.
Dziedzic, musicie mieć... Młoda, wiesz co robić, nie? O, dostępny atrybut. Dobra, i teraz możemy wybrać coś tutaj albo coś tutaj. Dobra, ale to wybierzemy już w kolejnym odcinku. Daję wam podziękuję za uwagę. Łapek w górę, soczysty komentarz. Serio, jak stracimy to świecie przez to, że nadałem jakiemuś randomowi tą prowincję u nas gościem i się zbejtowałem i zobaczyłem, że on jest cały czas wasalem jakiegoś seniora z Mińska, to mi smutno będzie. Bo nie wiem, czy my będziemy na to gotowi, żeby walczyć z całym Mińskiem. Jezus, ale jak sojuszników wezwiemy? No nic, jeszcze szybkie luknięcie na świat. Zobaczymy, jak tam zarząd powierniczy HRE. I zarząd powierniczy HRE składa się z... Królowa Berta. Fajnie, że tymi Niemcami rządzą kobiety. Podoba mi się to w tym okresie. Masakra. Nie wiem, jak ten kraj nie walnął, a w sumie walnął. Był zarząd powierniczy. Twoją matką jest Uta, zginęła pewnie w tej niewoli, a twoim dziadkiem jest Bazyleus Bizantyjski. Jezu, jakie ty masz pochodzenie. Ty, a nie chciałabyś tutaj, bo ja słuchaj, mam takiego na przykład Janko. Czy ten by tam nie zaakceptuje, a Matriler minus 1000? No, przynajmniej próbowaliśmy, tak? Dobra, łapę górę, soczysty komentarz, cześć, trzymajcie się, na razie, elo!